Siemaneczko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Don't Starve i tak jak mówiłem, tym razem zajmiemy się polowaniem na birdlingi. Troszkę połaziłem sobie w nocy, połapałem jakieś świetliki, nie świetliki, inne pierdoły, ale nie ma na to czasu, słuchajcie. Odkryłem tutaj mapę, jeszcze kawałeczek pustyni i tak dalej, bo sobie tak jak mówiłem, troszkę chodziłem w nocy i znalazłem miejsce, w którym idealnie możemy zbić sobie sanity. Najedz się i spadamy. Na szybkości zbijemy sobie sanity. Popoluje. Aha, zaraz, na jakie birdlingi? O, cholercia, przecież jest wiosna. Ojej, zapomniałem. Ej, no. O, tutaj te kwiatki znalazłem. No, ten cały misterny plan poszedł. Nie, dobra, to jest to bez sensu, skoro tak. Skoro tak, to jest bez sensu, bo nawet nie mamy jak zrobić tego Prestihatitora, bo nie mamy królików. No, to jest bez sensu. To nie, no to niestety. Dobra, słuchajcie, to sobie wrócimy. A przy okazji może sprawdzimy, co tu jest. Zrobiłem sobie dwie czekoladki i to możemy sobie... No, świetny, świetny teleport. Świetne, świetne. Oho, masz tam, Maxwell, jeszcze jakieś inne genialne pomysły, co? Tak, jeszcze jakieś inne genialne teleporty czy coś, nie? Nie? No, nie masz? No nic, no dobra, no cóż, no to czym my się dzisiaj zajmiemy? Czym my się dzisiaj zajmiemy? Pomyślmy, chwilę pomyślmy. O, zabierzmy sobie te jajka. Nie wiem, skąd one się tu wzięły, skoro tych pingwinów już ostatnio tu nie było. No ale dobra, ale spoko. Idź sobie stąd. Idź sobie stąd. Zapraszałem. Wypadł miód mi produkować, a nie kurde mnie tu... No, okej. Okay. O, niedobrze. Niedobrze. Skupiam się, słuchajcie, na kitingu. Łopa, tu cię mam, a tak jest, tak to się robi na dzikim zachodzie, kurde. No, pięknie. Dobra, a propos, przypomniałem sobie, że miodu w ogóle nie zbieramy z ula i oba są, z uli i oba są przepełnione. W zasadzie zbierzmy to i wrzućmy sobie tutaj. Dobra, ale zanim co, to zamarzamy i przemakamy na skalę po prostu taką, że szkoda gadać. Teraz tak, zbierać ten miód czy nie zbierać? Fajnie by było w sumie zrobić czapkę pszczelarza, ale w sumie nie jest to aż na tyle potrzebne. I teraz tak, wcinaj czekoladę, jak ona się psuje, bo ona się psuje. Także luzik. Fajnie by było zrobić sobie ten cylinder, troszkę go ponosić i później zużyć już sobie w latem byśmy go zużyli na Prestihatitator. No i chyba tak zrobimy w sumie. Weźmiemy sobie, zrobimy ten kapelusz. Cylinder w zasadzie. Ten cylinder będziemy sobie nosić troszkę, żeby to sanity odnowić, aczkolwiek kurczę, na tym warfarinie to nawet nie wiem, czy to jest potrzebne. Zróbmy sobie tak. Tych kłów to chyba w ogóle nie mamy, nie? Mam tylko ten jeden i reszta. Nie, tu mamy tylko bone shardy i to też za mało. No dobra. No nic, dobrze, to czym my się zajmiemy, pomyślmy. Można by było skoczyć, na przykład porozkopywać sobie groby. Gdzieś tu były groby, albo może pozbierać tą czekoladę i tutaj odkryć terenu trochę. Chyba, że jeszcze raz na bagna, tylko na bagna. Nie. Nie. Chyba, że jeszcze sobie pójdziemy tutaj. Fajnie by było zobaczyć, gdzie to się wybija. Może to gdzieś bliżej naszej bazy. Tak, pójdziemy sobie na tą pustynię. Pójdziemy sobie na pustynię, tylko weźmiemy sobie całe możliwe drewno, jakie mamy. O, za dużo go nie ma. Weźmiemy sobie 3 świetliki. Dlaczego by nie? Czy czegoś jeszcze tam potrzebujemy, słuchajcie?
Mamy cylinder do naprawy tego. Można by było zrobić kilka tutaj healing salwów. Co ja robię? Iciu, iciu, co ja robię? Okej, okay. I moglibyśmy tutaj porobić troszkę. O, tych maści leczniczych, tak zwanych. Zróbmy jeszcze tak. Tamtych chyba nie będę Spider-Glandów ruszać. W sumie nie wiem, czy więcej tych maści jest nam potrzebne. Okej. Okay. To się przyda, weźmiemy. Trawa też się przyda, bo będziemy ognisko rozpalać, także jak najbardziej. Przede wszystkim jeszcze jeden kilof trzeba nam zrobić, bo będziemy, między innymi pójdziemy tam troszkę pozwiedzać, ale przy okazji pójdziemy sobie nakopać jak najwięcej, słuchajcie czego, jak najwięcej pójdziemy sobie nakopać... O, Monster Meat to mi się nie przyda, to mi się przyda wrzucić tutaj. O to. Pójdziemy oczywiście nakopać jak najwięcej, cały czas gubię wątek, kamieni, bo chcemy między innymi robić przecież ogrodzenie dla naszych koalefantów i oczywiście nie tylko, ale między innymi to. No dobra, zróbmy sobie tak. Nie mamy więcej berisów. No, więcej berisów nie mamy. Ale dobra, ogarniemy. Tutaj zbierzmy sobie zwykłe mięso. To już jest chyba to Monster Meat, nie? Tak. Czy mamy jeszcze jakieś mięsko, żeby je tam porozwieszać? No, zawsze takie śmiecho, nie? Weźmy sobie, wrzućmy. To będzie co prawda mały susz, ale mniejsza z tym. Okej, okay, weźmy sobie na szybkości jeszcze te kilka berisów, bo chyba coś tutaj urosło. Tak, dobra, pozbierajmy te, które są. Okej, okay, super. O, dobra, i tutaj rób się. Czy mamy jeszcze coś, co tutaj zrobiłoby nam meatballsy? Tak, będzie, zdecydowanie będzie. No, w ogóle sporo miodu mamy. Też fajnie, też fajna bardzo opcja. I dobra, a weźmy sobie, porzucajmy po prostu 3 jajka i co wyjdzie? Meatballsy, no i świetnie. No i świetnie, z tych jajek tam można jakieś coś ciekawszego robić, ale to... Niż, a to ja nie mam po co tutaj iść. No dobra. Znowu marnuję ten kask górniczy. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy. Aha, nic nie ma, okej. Okay. Okej, okay, to ostatecznie nie wrzuciłem generalnie tych berisów tam. Dobra, mamy. Dobra, jedzenie mamy sporo. Jedzenie mamy jak najbardziej sporo, to sobie zjedz. Czy mamy coś, co przywróci mi zdrowie trochę? A, huktem, dobra, najedzmy się miodu trochę. Dlaczego by nie? Dobra, no i pięknie. No i pięknie, czy zabraliśmy wszystko, co chcieliśmy? Myk, jakieś patyczki oczywiście mamy, prawda? Gdzieś tu były. Mamy, no dobra, no to lecimy. Lecimy pozwiedzać pustynię, poogarniać przy okazji kamienie, żebyśmy mieli z czego robić ogrodzenia, mury i tak dalej. Bo ta baza jeszcze średnio wygląda nieogrodzona. Przy okazji przecież słuchajcie, musimy zrobić strażaki, czyli koniecznie tutaj do tego elementu układanki musimy zajść. No to jest mus, zdecydowanie mus, ja już o tym zapomniałem. I nie mamy kasku świni. No dobra, słuchajcie, to robimy taki szybki myczek. Ja generalnie wracam po ten kask ze świni, ujmijmy to tak. Zachodzę aż tam pod ten element układanki, no i widzimy się za chwilę. No hej, tak więc wróciłem, cieszycie się? No pewnie, że się cieszycie, jak moglibyście się cieszyć, nie? Dobra, słuchajcie, myślę, że tak, tutaj walniemy sobie ognicho, tak czy inaczej. To będzie całkiem, uważam, niezła opcyjka. Czy tutaj nigdzie kretów nie ma w pobliżu? Nie, nie ma, także nic mi tego kamienia zeżreć nie powinno podczas chwili nieuwagi. No i robimy tak. Robimy sobie, kurczę, znowu przy tym mikrofonie tańczę, tak, że to raz jest pięknie głośno, raz cicho. Robimy sobie jeszcze jedną zbroję koniecznie. To jest mus. O, troszkę lipowo nie mamy do końca tego. Nie bardzo mamy czym rozpalać. To mi nie bardzo pasuje. No ale dobra, ale okej, w porządku. Zjedzmy sobie jeden susz, żeby to sanity troszkę poprawić. Okej, okay. No i teraz co my tutaj zrobimy? Zakładamy tak?
No i lecimy troszkę tutaj pobić się z nimi. Dzień dobry. Witam konika. Tu nie będziemy się chyba w żaden kiting bawić, tak myślę. Po prostu będziemy się z nim bić. No właśnie. Okej, dobra. I mam nadzieję, że ty jesteś już ostatnim tworem tutaj, tak to ujmijmy, i że żadnej macki nie ma. Nie, nie ma, dobra. W porządku. To nie, to kurczę, to wcale nie jest jakoś tak strasznie. Myślałem, że troszkę tutaj trudniej będzie. Myślałem, że jest tutaj może ten nosorożec i tak dalej, a tu się okazało, że nie. Kurczę, przydałby się Chester. Zdecydowanie przydałby się Chester. Ciekawe, gdzie by go tutaj szukać. No ale nic, dobra. Kurczę, w ogóle tyle tych jajek jest tam po drodze, też szedłem. No po prostu masa, a nie ma gdzie tego wszystkiego zabierać. Wow. Mokre drewno, kurde. No dobra. No dobra, aha, okej. To nie, 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 potem zbroję rozpalimy, ale to później. Dobra, to teraz zróbmy taki myczek. Chwilę sobie poodnawiajmy sanity. No i cóż, czy my tutaj więcej czegoś potrzebujemy? Myślę, że na bagna to nie mamy na razie po co wchodzić. Zresztą zanim my z tych bagien zleziemy, to kurczę... Full czasu. No dobra, także... Aha, no właśnie, dzień dobry. Zaczynają się pierwsze problemy z dropem. Kurczę, no nie, w smak mi to wszystko. Ten mosquito sack chętnie bym zostawił, bo to jest... Ale dobra, może tak dropnę po prostu, nie powinno się nic z nim stać. Bardzo chętnie bym to zostawił ze względu na to, na... O kurde, a tu jest, okej. Na bandit bandana, bandama, banda... No nieważne, na ten itemek z tego, z moda additional equipment, który właśnie nas troszkę schładza, no i przy okazji zarąbiście wygląda, jeżeli chodzi właśnie o taki itemek na lato, także... Także ja bardzo chętnie bym między innymi z tego względu zostawił. Zostawił. Bardzo chętnie bym to po prostu pozbierał i właśnie z tych takich moskitosaków zrobił to. Tylko chyba potrzebujemy aż czterech na to. Wiecie co? Wskoczmy tutaj, zobaczmy, gdzie to nas wyrzuci. Byle nie na środku bagien. Nie, nie na środku bagien. Wow! Ej... Nieźle. Całkiem nieźle, aczkolwiek teraz jak te... Aczkolwiek poszliśmy w zasadzie po kamienie, także średnio mi się opłaca tutaj chodzić, także nie, wracajmy sobie. Ale fajnie, 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 że mamy jakiś taki... No, już myślałem, że coś się stało, kurczę, że tutaj ten... Że nie będziemy mieć w ogóle... Czego? Że nie będziemy mieć... Światła. No dobra, no idźmy, zwiedzajmy sobie, zobaczmy, co tutaj ciekawego mamy. Gdzieś tutaj pewnie będą jakieś kopce psów i tak dalej, ale to też... Kurczę, nigdy nie wiem, jak to ustawić. Tak chyba jest oryginalne ustawienie. O, pozbierajmy, popatrzmy sobie, co... O, lina, zarąbiście. Kurczę, tylko nie mam co brać tego, no. To mnie boli, że nie mam w co tego wszystkiego zbierać. No tak by się Chester przydał, że to masakra jest jakaś. No i tak, nakopiemy tych kamieni i też przerąbane, bo nie będzie w co ich zbierać później. No coś będzie trzeba wywalić, no. Albo szybko po prostu zjeść te meatballsy. Cylinder, weźmy sobie cylinder, o tak. Żeby to sanity troszkę poodnawiać. Będziemy odnawiać na razie sanity cylindrem. A ten... No. A wcinać meatballsy sobie. No, w zasadzie tak powinniśmy robić zawsze. A swoją drogą, kurczę, zobacz. A Jezu, toż stąd bun shardy byśmy wzięli, niebieski kamień. Ojej, zarąbiście. Ale to jest zarąbista opcja, dlaczego ja nie mam go w co wziąć w ogóle? Ajajajaj, no. To mogę załadować, ale co z tego, jakim to jest straszne marnotrawstwo, nie chcę... nie mam w co wziąć. Tak musimy zrobić. Co, meatballsy tak wywalić? Nie, zrobimy inaczej, to wywalimy póki co, bo to nie jest mi potrzebne na razie. W ogóle nie wiem, po co ja tego Thermalstone'a wziąłem.
Patrzę, jakie jajce nagrzewa się leżąc na ziemi, to też niezła opcja. I chociaż biorąc pod uwagę, że to teoretycznie miało symulować taki biom pustynny. O, pieski są. Czyli jest kopiec. Gdzieś tutaj. Kłopiec Kreta. To dobrze, to jest też fajna opcja. Bo tutaj fajny dropik będzie, skoro tak. Tutaj będzie można przyjść zapolować sobie na pieski takie czy inne. Także też bardzo fajnie, tylko trzeba by było zobaczyć strukturę tego, jak to w ogóle wygląda. Jakoś odkryć sobie na mapie, żeby wiedzieć kiedy, gdzie, jak i w ogóle jak tu podchodzić, jak tu przychodzić, nie? Także... Dobra, tu widzę jest jeden. Ciekawe, czy ich dużo tutaj. Oj! Oj! Dużo. Dużo, ale to na to jest lekarstwo, słuchajcie. Jest lekarstwo, między innymi chociażby z modyfikacji, którą mamy. Możemy tworzyć tak, z tego, tutaj w tej zakładce, mamy odpowiednią ilość tam tych przekładni i takich różnych rzeczy, możemy tworzyć własne, powiedzmy, takie minionki. I te minionki to nic innego jak po prostu takie nasze własne, powiedzmy, pajęczaki, takie pajączki, no, które właśnie mają ileś tam zdrowia, tak, jakiś tam atak, nie atak i takie różne rzeczy, no i razem z nami walczą z przeciwnikami. Także to jest... To byłaby recepta na te pieski, na jakieś wyeliminowanie ich stąd, wyczyszczenie powiedzmy. Bo to kilka kopców to bym zostawił właśnie dla dropa, dla tych kłów i tak dalej. No i między innymi dla jakichś tam kryształków, nie kryształków, bo również z tych kopców przecież dropi? Te kopce również spawnują te psy ogniste, lodowe i tak dalej, także... Także, no, drop byłby całkiem ciekawy z tych kopców, no ale nie jeżeli jest ich aż tyle obok siebie, no już bez przesady. W tej chwili nie ukrywam, by to taki troszkę problem... Nie zbieraj. Troszkę by to taki mały problem sprawiało, muszę powiedzieć. A jeżeli jest ich aż tyle tam obok siebie, jeżeli właśnie miałbym sam na przykład tam stać i walczyć z nimi, nie? Jeżeli bez tej pomocy tych minionków czy czegoś, to tak troszkę cienkawo. No ale nic, okej. Dobra, w porządku. No, kolejny kurczę, czerwony. No i za co ja go tym razem wezmę? Nie będę ci kitów wciskał, że po ciebie wrócę, bo nie wrócę. No dobra, to nie jest mi na razie potrzebne, jak będzie trzeba... z kimś, czymś walczyć, to będę walczył killowym, chociażby. Kurczę, no ten Chester, naprawdę, Chester tak by się tutaj przydał. Masakra. Ciekawe, gdzie on jest. Albo ten. Albo Waldo. Czyli to taka małpka z moda. Już tam chyba wam pokazywałem, że... Ja na pewno wam pokazywałem, zresztą macie opisy... rozpiskę modów, które, na których tutaj gram macie przecież tam w opisie. Także na pewno już sobie obadaliście, jak to mniej więcej wygląda i co to daje. A jak nie, jeżeli jeszcze nie mówiłem, no to generalnie tutaj mamy, zobaczcie, Wild of Cybon, czyli taki jak przy Chesterze. I jak trzymamy coś takiego, to podąża za nami małpka. Małpka, która zbiera nam itemki i przechowuje. No bez jaj. To się robi średnio zabawne. No co ja wywalę? No zbroję mógłbym, ale to fajna opcja do rozpalania ognia. No w sumie, jeżeli tego ognia póki co i tak nie zamierzam rozpalać. Chociaż tak naprawdę... Odkryjmy jeszcze tutaj kawałek. Tutaj ten ogień można było rozpalić. Tak, rozpalimy tu ten ogień. O tak. Weźmy sobie te zbroje, żeby tam dorzucić trochę do tego ognia. Musimy się troszkę ogrzać i przy okazji i tak tutaj mamy sporo dookoła kamieni. A jak tak, o tak weźmy. Sporo dookoła mamy kamieni, to przy okazji sobie i tak pokopiemy, także to jest całkiem niezły spot, bym powiedział. No i słuchajcie, i zobaczcie, przeszliśmy mały kawałek tej pustyni, a generalnie całkiem fajną liczbę kamieni udało nam się zbierać. Póki co 3 staki. No kurczę, naprawdę chciałbym masę tego wszystkiego, no ale...
No ale mamy problem, no. Ten Chester, kurczę. A raczej jego brak. No i w tej chwili problemem jest to, że głupi nie wziąłem więcej... nie wziąłem więcej czego? Nie wziąłem więcej złota. To jest problematyczne. Nawet bardzo. Zastanówmy się chwilę, pomyślmy. W sumie moglibyśmy wracać. Moglibyśmy wracać, żeby porobić strażaki na lato. Ogarnąć troszkę to wszystko. Porobić troszkę tego muru. Tylko kurczę, no ile my tego muru zrobimy z takiej ilości kamieni? 3 staki. No przynajmniej do tych 4 staków wypadałoby dozbierać, tylko... No, w sumie to nie byłoby głupie tak do 4 staków. No dobra, no to tak zrobimy. Olewamy to ognisko, idziemy. Idziemy, dozbieramy sobie do tych pełnych 4 staków. I będziemy wracać, zrobimy sobie... zrobimy sobie mur, nie mur, takie rzeczy. Strażaki porobimy przede wszystkim, bo to najbardziej chyba na tym mi zależy, żeby ta baza była już mniej więcej, powiedzmy, przygotowana na to lato, tak, żeby mi się tam nie swajczyło nic. Samoistnie. Okej, okay. Aha, przemyka... niemożliwe. Zgasiły już, tak? No świetnie. No dobra, zjedzmy sobie. Zdecydowanie. Czy my zamarzniemy? Zamarzniemy. O. Nie. Temperatura wzrosła. Spoko. Nie, nie wygląda na to. Dobra, no to sobie przejdźmy sobie tak. Przejdźmy sobie tak centralnie przez środek. Taki, o właśnie, żeby tu jeszcze troszkę poodkrywać. Popatrzeć, jak tu te pieski są. Jak tutaj to rozmieszczenie. I zamieńmy na ten. Na przeciwdeszczowy, gdzie on jest. O, tutaj, dobra. Ej, to w sumie małe, jeżeli tutaj już się kończy. Tak troszkę, ale tam niby idzie troszkę dalej, nie? Tam kawałeczek. Troszkę ubogo, no dobra, to weźmy sobie tą granicę, wyznaczmy, skoro to się jakoś tak w miarę szybko kończy. A nie, słuchajcie, ale tu jeszcze jest takie rozgałęzienie. No tam, miał wracać i idzie. Nie w tym kierunku, co trzeba. He, he, he. No dobra, przejdźmy sobie już tak, niech już będzie. No dobra. Świetna muzyczka w ogóle, miałem wrażenie, że się włączyła. No dobra, cóż, no to zróbmy ostatnią rzecz, mianowicie to. Pięknie. O, pazur? Dobra, może być pazur. Potrzebowaliśmy dokładnie jednego bone sharda, no i tego jednego mamy. No i cóż, i moi drodzy, wracam ja chyba powoli do bazy. No i chyba widzimy się w bazie, na miejscu. W bazie tam zrobimy jeszcze jedną ostatnią, że... A nie, nie zrobimy. Nie zrobimy. Myślałem, że zrobimy bone armor, ale zapomniałem, że zużyłem silk na cylinder. O! Siema, Sempie, czy tam jak tam się nazywasz? Jak zwał, tak zwał. Też w sumie fajny spot. Wiemy, że tu jest ich od zarąbania, także całkiem spoko opcja. Jeszcze fajnie by było te kozy znaleźć, nie? Już w ogóle fajnie by było. Też w ogóle bajerka. No dobra, ja tak szczerze, to może przeszedłbym przez tą robaczą dziurę, nie? Bo to chyba nam skróci nieźle. Chociaż jeszcze ja wiem, czy skróci... Nie no, skróci? No powiedzmy, że skróci tak troszkę... Średniawo, tak to ujmi... Tak to ujmijmy, ale... No dobra, no to co my zrobimy? Zjedz to. Zmarnujemy troszkę, ale musimy... Musimy sobie jakoś radzić. Dobra, to skoro tak... Skoro tak, to weźmy sobie jeszcze tą czaszkę, rozwalmy. O! Okej, okay, spoko. Spoko, dla mnie bomba. I teraz wpadamy sobie tutaj. Czemu na spacji to nie działa? No i dobra. Nasze sanity troszkę cierpi. Szczególnie jeszcze, że mokniemy powoli coraz bardziej, także to będzie
Może być troszkę problematyczne, ale chyba mocno nie powinno. Tu widzę krety. Kolejne. No dobra, nie wiem, czy się troszkę nie wkopaliśmy. Zamiast zbliżać się do bazy, kurczę, to się chyba oddala. Chyba, że to jest aż o tak, aż tędy przejdzie. No, w sumie to nie byłoby głupie, gdyby tak to wyglądało. W sumie nawet bardzo prawdopodobne, szczególnie, że tu się zbliżamy do granicy z tym takim, powiedzmy, drugim lądem. No bez jaj. No ty się zbliżył do granicy, no na pewno. No ty wlazł tu, gdzie nie trzeba, no. Dobra, jeżeli tu nie ma połączenia, to ja wracam do tamtej dziury i wracam normalnie do bazy, bez żadnego tutaj obiegania. Przejdę jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek. Uwaga, 5, 4, 3, 2, 1, wracam. Dobrze, moi drodzy, ja już nie będę tego nagrywał, jak ja wracam. Widzimy się w następnym odcinku już w bazie. Najprawdopodobniej jeszcze troszkę sobie pobawimy się tym murem, będziemy się obudowywać. Porobimy strażaki, przynajmniej tyle, ile możemy. Jeżeli będzie za mało lodu, to dozbieramy lodu. Już powoli tak przygotujemy bazę do tego... Do tego, powiedzmy, lata, żeby tam jakoś nas mocno nie zaskoczyła. No i pomyślimy, co będziemy robić jako... A, to pająki. Jezu, przestraszyłem się, co to jakieś takie dźwięki wydaje. No i będziemy kombinować, co tam jeszcze więcej robić, co dalej, czym się, jakimi rzeczami się zajmować, później. No i cóż, póki co żegnam was przy tej robaczej dziurze, którą zobaczycie za chwilę. Dzięki wam bardzo. I trzymajcie się. Do następnego razu. Hej.